W ostatniej bitwie na zestawy do 10 tysięcy razem z Piotrem wybraliśmy nietypowe rozwiązania dla prawdziwych gamerów. Przynajmniej Piotr. Ty wziąłeś laptopa, przypominam. No i bardzo prosiliście nas o to, żebyśmy te rozwiązania dla was sprawdzili. A więc, moi drodzy, bitwę PC versus laptop, czas zacząć. Zaczynamy. Laptop czy PC? Co wygra? Jaka predykcja? Ja już wiem, ja już to testowałem, nie muszę nic predykować, ale... No właśnie, moi drodzy, bo zapomniałem powiedzieć, że ja sam nie jestem w stanie przetestować i przeprowadzić tak dogłębnych testów, jak robi to Wojty, więc postanowiłem zaprosić specjalistę i specjalista nam dzisiaj odpowie, co będzie lepszym rozwiązaniem dla gamera, prawda? Tak, ale powiem, że aż mnie też zaskoczyły te wyniki, nie spodziewałem się aż takich wyników, aż jakich to się przekonacie sami, ale... Okej, więc być może szykuje się prawdziwa niespodzianka i rewolucja. Oglądajcie do końca, a my przechodzimy do testów. Nie rób sobie nadziei. Moi drodzy, nasz sprzęcior już na stole i sprzęcior picia będzie reprezentował dzisiaj Wojty. Powiem ci tak, na łatwiznę poszedłeś, tylko to jest, chciałem powiedzieć. No i co? Jakie wrażenia po testowaniu laptopa? Znaczy tak, powiem szczerze, zupełnie odcinając się teraz od tego porównania PC-laptop, to jest naprawdę świetny laptop pod względem wydajności i Legion zrobił świetną robotę w tym roku, przynajmniej jeżeli chodzi o chłodzenie, o zasilanie, o limity. To jest naprawdę porządna konfiguracja. Okej, no warto wspomnieć, że na pokładzie tego laptopa jest karta RTX 3070. Tak, i to z limitem 140 W. Tak jest, mamy również procesor Ryzena. 5800H? Tak, czyli zgadza się? 8 rdzeniów, 16 wątków. Więc można powiedzieć, że mobilna bestia gamingowa. Tak, no tak patrząc po samej specyfikacji, no to mocniejsza niż teoretycznie tutaj. No tutaj mamy podobnie 8-rdzeniowy procesor Intel Core i7-11700KF i mamy RTX-a 3060 Ti. Czyli mam przewagę, No, miałeś mieć przewagę, tak to miało wyglądać. No ale wiadomo, mobilna karta. I tu mamy 8 giga pamięci graficznej. Co prawda laptop ma 16 GB pamięci RAM, tutaj mamy 32, szybkości są podobne i tu 3200, w środku mamy troszkę niższe timingi. No i tu oczywiście mamy też dwukrotnie większy SSD, ale to oczywiście na wydajność bezpośrednio nie wpływa, przynajmniej znacząco. Okej, dobra, słuchaj, bo ja bym nie chciał trzymać totalnie widzów w niepewności i już i samego siebie też nie chcę trzymać w niepewności. Chciałbym poznać te wyniki, które ty otrzymałeś podczas testów. Możesz nam powiedzieć, w jakich grach testowałeś te produkty? No wiecie, no, laptopy i ten PC i laptop mają na tyle fajną kartę graficzną, że tutaj żal by było nie przetestować tych dużych tytułów. By się chciało, że bierzemy topowy laptop, jeden z lepszych PC-ów i no to wiadomo, AAA. Okej. Okay. No to testowałem AAA. No i... Ale e-sport był też, czy nie? Dojdziemy do tego na koniec. Już się martwiłem. No. Czy Cyberpunk był testowany? Tak, oczywiście nie mogłem pominąć naszej procedurze waszej ulubionej gry z Early Access, czyli właśnie zeszłoroczny hicior. 52 FPS-y średnio, ustawienia oczywiście ultra, rozdzielczość Full HD, jaką ten laptop posiada natywnie i włączony Ray Tracing, 52 FPS-y. Tutaj... Okej, to jest naprawdę przyzwoity wynik, muszę powiedzieć szczerze, jak na laptopa. Tutaj oczywiście nie umniejszamy laptopowi, no to spokojnie można na laptopie ultra Ray Tracing też ultra i można sobie popykać miodzio. Naprawdę się przyjemnie tutaj gra, ale tu się gra przyjemniej, 64 średnio. No to co za różnica? 22%. No dobra, niech tak będzie, że 22%, ale powiedz mi, czy na swoim komputerze zagrasz na przykład w bibliotece, w przerwie, na zajęciach, w Cyberpunka? Wczytasz zapis, tak? Fakt, że nie, ale też potrzebujesz zasilania. Bez zasilania byłoby ci smutno. W mojej bibliotece były gniazdka. Chociaż te 22% zmienią się w 40%, jeżeli spojrzymy na minimalny FPS. Okej, okay, czyli to będzie aż taki przeskok. Tak, z 32 na 42 klatki minimalny klatkarz. No to jest naprawdę już spora różnica. No tu mamy granicę tej płynności, a tutaj faktycznie 45 to już taki komfort zostawiamy, że nie schodzą za nisko te klateczki. Okej, okay, no musimy też sobie powiedzieć na samym starcie, że jeżeli chodzi o jednostkę gamingową, jaką jest laptop, no to trudno będzie jej konkurować na pewno z PC-tem. Natomiast zależy nam na tym, żeby wskazać wam, że te różnice często nie są aż tak dramatycznie duże. Tak, znaczy prawda? Są, powiedzmy tak, Far Cry 6 też testowałem. Okej, okay, ale są, chcę bronić, słuchajcie, tego laptopa, bo mi się naprawdę bardzo podoba i podoba mi się koncepcja ale gamingu to poczekaj, mobilnego. Jeszcze czas pobronić, ale zobacz, okay. Far Cry 6, 59 FPS-ów, nadal bardzo fajnie, oczywiście ultra ray tracing, nadal mówimy, da się grać jak najbardziej. 82 albo 4, nie pamiętam. A dlaczego, tak? 88, sprawdziłem. A dlaczego, tak, w takim razie?
Jest to, trudno mi to wszystko zasadzić. Na pewno mam tutaj mocniejszy procesor, może nie tyle co mocniejszy, to po prostu przez to, że to jest desktopowy, to dużo więcej dostaje prądu. Karta graficzna też, mimo tego, że jest to niby słabszy model, mniej ma tych CUDA procesorów, to i tak po prostu jest wyżej traktowany, więcej energii możesz przeznaczyć, ma wyższą wydajność i to po prostu się odbija na tym. Także tutaj mamy teraz 50% wyższą wydajność Far Cry. Okej, Far Cry mamy zaliczone, w takim razie powiedz mi jeszcze, jaki tytuł testowałeś? No to mamy Watch Dogs Legion. Okej. Tutaj sytuacja jest podobna, jeżeli nawet nie gorsza. 42 FPS-y, czyli już troszkę słabo. Okej. 61. To jest już rzecz, którą poczujecie. Zwłaszcza tutaj frame rate spadał nawet do 20 niskich klatek, 21-22, a tutaj poniżej 44 nie spadał ten low 1 FPS. Dobra, czy to jest też kwestia optymalizacji tej gry, czy ona jest już na rynku tak długo, że nie powinny mieć jednostki z nią problemu i sterowniki? Tutaj oczywiście też kłania się kwestia pamięci. Nawet Full HD, jeżeli odpalimy ray tracing i wszystkie detale na maksa w tej konkretnej grze, te 8 GB, które obydwie te jednostki mają, dużo szybsza pamięć w PC-cie tutaj po prostu wpływa na wyniki znacząco. Słuchaj, ja poddawałem w wątpliwość optymalizację tych gier, więc może jakiś starszy tytuł, co? AAA, masz coś takiego? Jeden z pierwszych tytułów nadal z ray tracingiem, czyli pewnie to na tym ci zależało, ale no obydwie konstrukcje mają karty RTX, więc wypada, tak? Mhm. Shadow of the Tomb Raider. Okej, no dobra, jak wyniki w laptopie, jak w kompie? Mamy 97, bardzo wysoko, a tutaj nadal bardzo grywalne, oczywiście 79. No dobra, ten przeskok nadal czuć. Tak, już nie jest taki duży, ale czuć, no to są już takie wartości, gdzie tutaj można podpiąć też i tu można podpiąć lepszy monitor, wyższą rozdzielczość i nadal mieć bardzo fajną płynność, tak? Okej, dobra, czy masz przygotowany jakikolwiek tytuł AAA, który może mnie zaskoczyć niską różnicą klatkarzu? Bądź moją przewagą. Mamy Assassina, Assassin's Creed Valhalla. Okej. Dosyć świeży tytuł. Dosyć świeży, bez właśnie. Ray tracingu, więc tutaj twoja szansa leży. Okej. I mamy 88 dla Ciebie, 93 dla PC-ta. Czyli nie, ta różnica tak. Nie jest duża. Tu już mamy niedużą różnicę. Okej, okay. Czyli tutaj faktycznie może gdybyśmy w tych testach poszli w tę stronę, że wyłączamy ray tracing, załóżmy, że on na chwilę czysto hipotetycznie nie istnieje. Po to wydaliśmy 9000, żeby teraz ray tracing pomijać. To byśmy wziąć kartę AMD i na to samo wyszło. Też byśmy nie mieli tracingu. Czysto załóżmy, że nie istnieje ten ray tracing na świecie jeszcze. On jeszcze się nie wydarzył. Więc no można, mój można. Laptop mógłby konkurować wtedy bezpośrednio w takim starciu z PC-tem. Znaczy tak, tutaj nadal umówmy się, jeżeli podałem się granie na tych 17 tutaj calach w Full HD, to tutaj żadna z tych gier, które testowaliśmy, nie wykazała, może poza Watch Dogsami, absolutnych problemów z graniem w najwyższych możliwych ustawieniach. Okej. Więc absolutnie ten laptop spełnia swoje zadanie, czyli kupicie laptopa jako całość i w każdej grze macie praktycznie gwarancję, że przynajmniej te konsolowe 30 FPS, a zazwyczaj ponad 60 w najwyższych ustawieniach, o których konsole też zazwyczaj mogą pomarzyć, no macie gwarantowane, przynajmniej na ten moment. Horizon Zero Dawn, czyli gra w sumie przeniesiona z konsol i mamy 85 średnio na laptopie oraz 116 na PC-cie. No, oj, ten przeskok jest już dramatyczny. Jest duża różnica, znowu okazuje się, że tu możemy spokojnie przeskoczyć oczko wyżej rozdzielczością, ale laptop spełnia swoje zadanie, ze swoją matrycą jest dobrze zgrany. Naprawdę fajna konstrukcja, dobrze dopasowana do swoich możliwości, swojego potencjału. Dobra, słuchaj, przygotowałeś, wiem też, że przygotowałeś dla mnie tytuły e-sportowe. Jakie to są tytuły? No, ograniczyłem się do dwóch, do CS-a i do Fortnite'a, bo o te najczęściej pytacie z tych e-sportowych. No tak, to są jednak jedne z najbardziej popularnych tytułów. Nawet słyszałem, że ostatnio CS delikatnie wraca do formy, no, dużo się tam zmienia. I pikuje, jeżeli chodzi o grywalność. To od niego zacznijmy. W CS, jak widzicie na ekranie, testowaliśmy w mapce testowej. Ona nie oddaje wydajności, jaką będziecie mieli konkretnie w grach, ale bardzo dobrze porównuje ze sobą urządzenia. Także nie sugerujcie się wysokim FPS-em, natomiast widzicie, jaka procentowa różnica będzie między tymi sprzętami. I tak kolejno w laptopie mamy 414, 530 średnio. No to to jest i tak przeskok o prawie 30%. No tak, ten przeskok jest naprawdę spory i to by na daście dawało nam około 250-300 FPS. Myślę, że spokojnie około 300 można liczyć tą średnią, tak. Okej, no to jest już naprawdę sporo, jeżeli chodzi o poziom e-sportowy, to w zupełności wystarczający, a nawet wykraczający poza to, co potrzebujemy. I tu mówimy o rozdzielczości Full HD i ustawienia najniższe, ale rozdzielczość Full HD. Dobra, i rozumiem w takim razie, że ustawienia w Fortnite będą analogiczne. Tak jak lubisz, tak jak wskazałeś, czyli mamy te kompetytywne ustawienia, czyli rozdzielczość mamy natywną dla laptopa, natomiast ustawienia wszystkie z wyjątkiem zasięgu, tam był epicki, 223, bardzo przyjemny wynik, to jest faktycznie wynik z gry, już na nowym update'cie, to co widzicie na ekranie, to już jest po nowym rozdziale, natomiast w PC-cie mamy 341. Okej, no to jest przeskok naprawdę bardzo duży, natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te wyniki, czyli 230
i 300 ponad klatek, 40. To są 340, to są naprawdę świetne rezultaty, jeżeli chodzi o Fortnite'a, zwłaszcza w tym sezonie, gdzie sporo graczy ze słabszymi jednostkami bardzo na te FPS-y narzeka, że one mocno tak, wydajność spadła. W poprzednim sezonie laptop testowany miał prawie 30-40 FPS-ów więcej średnią, także tutaj ta wydajność jest trochę niższa niż w poprzednim rozdziale. Testowane oczywiście było na DirectX 12, ponieważ tam jest najwyższa wydajność. Ponoć koszty stabilności, ja tych problemów na żadnym sprzęcie nie odczułem. No i ja też z DirectX 12 korzystam i faktycznie nie napotykam problemów z crashami w samej rozgrywce. Jeszcze jedna rzecz, w obydwu sytuacjach był włączony DLSS, bo Nvidia to pozwala, w obydwu przypadkach było to ustawienie quality, czyli jakość. To już była ostatnia gra, jaką przetestowałem dla Ciebie. Widzę, że jesteś smutny, ale spokojnie, oszczędzaj łzy, bo mam dla Ciebie podsumowanie, gdzie pokażemy Wam dokładnie średnią z wszystkich testów. I proszę, Macie ją przed sobą teraz, a Ty ją teraz usłyszysz. 33% średnia wydajność, wyższa w przypadku PC-ta w rozdzielczości Full HD i minimalny FPS o 50% wyższy. Ja swojego zdania nie wypowiem i pozostawię to bez komentarza. Natomiast sprawdziłem jeszcze dla Was taką wydajność ogólną, no bo oczywiście nie tylko gramy człowiek żyje. Ważne też jest, czy komputer się sprawdza w takich codziennych zastosowaniach, ale również w tych bardziej kreatywnych. I tutaj pewne różnice były mniejsze. W grach ta wydajność się bardziej oznacza na korzyść naszego komputronikowego komputera. Mianowicie sprawdziłem PC Mark 10 i tu mamy odpowiednio 9600 punktów i 8900. Czyli jest bardzo nieduża różnica, jeżeli chodzi o takie stosowania typowo użytkowe, praktycznie nie do odczucia, jakiego sprzętu używamy. Okej, czyli dla osób, które na przykład takiego laptopa będą używać głównie do renderowania obrazu czy renderowania grafiki, nie powinny odczuć znaczącej różnicy pomiędzy PC-tem a laptopem? Oj, tak daleko bym nie szedł. Okej. Tutaj to jedno konkretne stosowanie rendering PC ma znaczną przewagę. Zwłaszcza, że w naszym PC-cie mamy faktycznie dobre chłodzenie wodne, które pozwoli bardzo długi czas utrzymać wysokie taktowanie. Co jeszcze zaznaczę, laptop oraz PC były testowane przy lekkim podkręceniu karty graficznej na tyle, ile byłem w stanie uzyskać bezproblemowo stabilną płynność, działanie. To były dosyć podobne wartości, natomiast w żadnym przypadku nie podkręcałem procesora, dlatego że tu się nie da, dlatego też tutaj nie chciałem tej przewagi nieuczciwej robić, ale faktem jest, że tutaj ten procesor możemy podkręcić. To jest zblokowana jednostka na płycie z odblokowanym mnożnikiem, także możemy ją jeszcze podnieść. Cały test, jak widzieliście, był na 4600 MHz, a można myślę spokojnie do tych 5 GHz na wszystkich rdzeniach próbować go pogonić. Chłodzenie powinno to wytrzymać. Ewentualnie jak gorsza sztuka się trafi, to 4.8, 4.9 też jest w zasięgu. Tak na co dzień mówię, tak? Co jeszcze nam doda kolejne tam 5-10% wydajności, zwłaszcza w tych grach e-sportowych, gdzie mocno na procesorze siedzi ta wydajność. Moi drodzy, no nie ulega wątpliwości, że laptop, jeżeli chodzi o wydajność, został pokonany, ale na pewno nie został rozgromiony. No nie, powiem szczerze, że nie. No właśnie, i czy dlatego, tylko i wyłącznie dla tych klatek, należy z takiego laptopa rezygnować? O tym w podsumowaniu. Wojty, powiedz mi, jakie przewagi są laptopowe oprócz mobilności, która jest sprawą oczywistą? No masz wbudowany UPS. Okej. To jest fajna rzecz. Czasami, zwłaszcza u mnie gdzieś na bardzo głębokiej wsi, zdarza się, że prąd wyłączą. Czasem nawet częściej niż raz dziennie. Więc tutaj nie tracisz pracy, nie przerywa ci na przykład rozgrywanego rankeda. Nawet jak w domu siedzisz, nie potrzebujesz tej mobilności, to masz zawsze ten zapas, że kompa ci nie wyłączy. No tak, faktycznie, klatki delikatnie na pewno spadną. Mocno delikatnie. Nawet mocno, bardziej mocno niż delikatnie. Natomiast zawsze nasza praca będzie kontynuowana i będziemy mieli na przykład czas, żeby ją zapisać. To spokojnie jest godzinkę przewaga. Pogracie na baterii, jeżeli zrobicie sobie hotspot z telefonu, nawet rankedzika dokończycie tam nie aż takiej wysokiej klatkarzu, ale no wiesz co, w LoLu spokojnie 60 klatek utrzymasz. No widzę, że masz w tym doświadczenie, wiesz o czym mówisz. No nie ulega jednak wątpliwości, że jeżeli zależy nam czysto na wydajności, to powinniśmy postawić na gotowe rozwiązanie w formie peceta. I nie tylko. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten pecet jak najbardziej za jakiś czas możecie sami rozbudować. Można wymienić kartę graficzną na mocniejszą, można dorzucić kolejne dwie kości pamięci. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, które rozwiązanie jest dla Was bardziej adekwatne, w którą stronę byście poszli, w stronę peceta czy w stronę laptopa, co byłoby dla Was bardziej przydatne. A jeżeli chcielibyście te produkty sprawdzić dokładnie na własną rękę, to oczywiście linki do nich znajdziecie w opisie. Nam pozostało poprosić jeszcze o co, Wojty, ja Cię nauczę jak YouTubeować. Lajeczki. Lajeczki oczywiście i komentarze i subskrypcje, więc subskrybujcie kanał, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć! Cześć!